23 lutego wspominamy błogosławionego Ludwika Mzyka, prezbitera i męczennika. Ludwik urodził się 22 kwietnia 1905 roku w Chorzowie w rodzinie górniczej. Jego ojciec, również Ludwik, był sztygarem w kopalni Prezydent. Był piątym spośród dziewięciorga dzieci. Wychowywał się w katolickiej, religijnej, praktykującej rodzinie. Od dziecka był ministrantem. Do rozpoznania powołania misyjnego przyczynił się kapłan ze Zgromadzenia Księży Werbistów w Nysie, który w jego parafii wygłaszał nauki rekolekcyjne. Rodzice nie od razu zaakceptowali jego pragnienie bycia misjonarzem. Po pokonaniu ich sceptycyzmu i życzliwej pomocy księdza proboszcza Karola Namysło z rodzinnej parafii, Ludwik formację i naukę w niższym seminarium misjonarzy werbistów rozpoczął w wieku 13 lat. Gdy miał 19 lat, zdał maturę. W czasie wakacji Ludwik przyjeżdżał do rodzinnego domu i podejmował dorywczą pracę w kopalni jako górnik, by pomóc rodzinie po śmierci ojca. W tym okresie przystąpił do Związku Quickborn, który wymagał od swoich członków wyrzeczenia się napojów alkoholowych i palenia papierosów. Był temu wierny do końca życia. Ludwik formację zakonną i studia kontynuował w Niemczech i Rzymie. Dał się poznać jako bardzo zdolny student. Studia ukończył obroną pracy doktorskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w uroczystość Chrystusa Króla 30 października 1932 roku w Rzymie. Następnie krótko pracował w Austrii, a latem 1935 roku przyjechał do Chludowa pod Poznaniem, gdzie księża werbiści w nabytym od Romana Dmowskiego pałacu otwierali swój pierwszy w Polsce nowicjat. Tam powierzono mu prowadzenie formacji przyszłych werbistów. Widzieli oni bowiem w Ludwiku gorliwego zakonnika, dobrego wychowawcę, który sam dążył do świętości i do świętości prowadził innych. Po wybuchu II wojny światowej starał się o zapewnienie bezpieczeństwa nowicjuszy. Zabiegał o to, by mogli wrócić do rodzinnych domów lub umieścić ich w domach zakonnych w Austrii albo w Rzymie. Niestety jego pertraktacje przyniosły skutek odwrotny od zamierzonego. Ludwik nie wiedział, że rozmawiając z żołnierzem, rozmawia równocześnie z gestapowcem i niezręczne wyrażenie, że woli pertraktować i więcej ufa żołnierzom niż gestapo, wykorzystano jako pretekst, aby go aresztować 25 stycznia 1940 roku. Umieszczono go w celi na Forcie VII w Poznaniu. Od chwili aresztowania był okrutnie torturowany. Żadnego pozytywnego skutku nie odniosły starania o uwolnienie czynione przez władze zakonne, rodzinę i przedstawicieli kościoła, mimo że obiecywano, że wkrótce wróci do klasztoru. Nikomu też nie udzielano informacji o nim. Z relacji współwięźniów wiadomo, że znęcano się nad nim bardziej, dlatego że był kapłanem katolickim. Ludwik, mimo że ciągle był głodny i cierpiący z powodu tortur, sam wiele się modlił i zachęcał innych do wspólnej modlitwy. 20 lutego 1940 roku kapłani, a wśród nich ksiądz Mzyk, kolejny raz zostali okrutnie pobici. Ludwik w czasie nieopisanego zamieszania zdążył poprosić jednego z kapłanów współwięźniów o rozgrzeszenie. Zginął w nocy 23 lutego 1940 roku, zabity strzałem w tył głowy. Miał niespełna 35 lat. Od początku wszyscy współwięźniowie byli przekonani o jego świętości. Ksiądz Ludwik Mzyk beatyfikowany był przez świętego Jana Pawła II w grupie 108 męczenników II wojny światowej w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom Ludwikowi i współtowarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.